Kogo jak kogo, ale mieszkańców Suwalszczyzny o lęk przed 15-stopniowym mrozem czy śniegiem posądzać nie można. Przyzwyczajeni jesteśmy do znacznie trudniejszych niż obecnie warunków, umiemy sobie z nimi radzić. Ale gdy rano przed kołami naszego samochodu leży naprawdę puchowy śniegu tren, jakoś nam nie do śmiechu. Zima już zdążyła nam pokazać, że umie utrudnić życie zarówno pieszym, jak i kierowcom, ale przede wszystkim wymaga naprawdę sporo od drogowców. Starosta powiatu suwalskiego, który na swoim terenie ma nieco ponad 570 km dróg powiatowych, stara się o nie zadbać, ale rozległy teren powiatu i różna jakość dróg powodują, że są one znacznie bardziej wymagające niż te miejskie. Jak nas poinformował Witold Kowalewski, na drogi powiatu wysypano już 0,5 tysiąca ton soli. Lepiej sytuacja wygląda w Suwałkach. No mamy ponad 220 km dróg publicznych pod opieką, oprócz tego parkingi, część chodników przy drogach publicznych. Oprócz tych, co wspomniałem, chodników, dróg publicznych, mamy oczywiście też trochę dróg wewnętrznych, około 40 km. I oczywiście parkingi takie zorganizowane, chociażby jak przy szkole muzycznej, czy na sercu Suwałk. Także no, trochę tego jest. Suwalski Zakład Dróg i Zieleni ma w dyspozycji łącznie 30 pojazdów, których zadaniem jest poprawa warunków na drogach. Ta flota to zarówno pojazdy zakładu, jak i firm podwykonawczych. Taki dzień jak dzisiaj to nie za dużo trzeba jest do roboty, no bo jest mróz, troszeczkę zaszronionego śniegu spadło z drzew, nie ma jakiegoś dużego opadu. Aczkolwiek w momencie, kiedy opady śniegu następują, to od 4-5 pojazdów do 15 wyjeżdża w miasto. Wszystko zależy od tego, czy trwają jeszcze opady, czy już się skończyły, czy uruchomiliśmy zewnętrzne dwie firmy, które odśnieżają drogi kategorii od 4 do 5, czyli te takie osiedlowe. Także najbardziej interesujące mieszkańców, którzy mieszkają w osiedlach, żeby też mogli spokojnie odśnieżoną ulicą przejechać. Zasadniczo podczas opadu nie odśnieża się ciągów komunikacyjnych. Rozpoczyna się je, gdy śnieg przestaje padać. Nie znaczy to, że drogowcy próżnują. W trakcie opadu w śniegu nasze pojazdy wysypują sól na drogi kategorii 1, 2, 3, żeby utrzymać je w należytym stanie. Po ustaniu opadu śniegu doprowadzamy do stanu takiego, że jest czarna nawierzchnia. Ilość soli, jaka wysypywana jest na suwalskie drogi przy intensywnych opadach śniegu, jest delikatnie mówiąc zaskakująca. Czasami idzie mieszanki solnej, czy tam soli właściwie, czystej soli w ciągu jednej doby 100 ton, czasami 300 ton. To w zależności od padów. Czyli dostosowujemy te ilości do tego, co się dzieje na drogach. Nie, żeby doprowadzić je zgodnie ze standardami do takiej nawierzchni, jaka jest w standardzie określona, czyli chociażby standard numer 1, czyli droga krajowa numer 8, kawałek ulicy Wojska Polskiego, Utrata, Podchorskiego, Pułaskiego. 2 godziny po ustaniu opadu śniegu ma być nawierzchnia czarna. Sporo problemów drogowcom przysparza również gołoleć. Niezwykle niebezpieczne zjawisko na drodze, które dla mało ostrożnych kierowców niesie poważne straty. Wyjątkiem od standardów jest taka sytuacja gołoledzi, czyli jeżeli coś marznącego pada na jezdnię, to tutaj już te standardy 2, 3, 4 i 5 też od razu są posypywane solą. Zasolenie dróg wymaga dużo czasu, dużo pracy i dużo soli. Zazwyczaj na miejski odcinek 8 przy intensywnych opadach wyjeżdżają 4 samochody. Do tej jakby tego zbiornika w solarce wchodzi około 6 metrów sześciennych soli. Wystarcza to mniej więcej w zależności od intensywności sypania od 0,5 godziny do 40 minut. Do pracy posypuje się na przykład taka jedna solarka, pozwala na posypanie przy dużych opadach śniegu połowy jednej jezdni drogi krajowej. Także żeby trzeba 4 samochody wysypać, żeby posypać całą 8. Także to
to trochę czasu wymaga. Przy niskich temperaturach do soli dodawany jest jeszcze katalizator wspomagający roztapianie śniegu czy lodu, ale w suwalskich warunkach nawet tak wzbogacona mieszanka nie zawsze daje radę wystarczająco szybko zadziałać. My, mieszkańcy, nierzadko narzekamy na zasypane drogi czy chodniki, ale kiedy zajrzy się do drogowców od przysłowiowej kuchni, okazuje się, że perspektywa nieco się zmienia. Czasem więc dla własnego dobra załóżmy odpowiednie obuwie i zdejmijmy nogę z gazu.